Na treningu w Kowalach młodzi piłkarze z GKS Kowale mieli okazję poznać wyjątkowego gościa, wybitnego piłkarza i reprezentanta Polski. Spotykamy się dzisiaj z inicjatywy klubu sportowego GKS Kowale. Zaprosiliśmy wybitnego przedstawiciela piłki nożnej Jasia Kupcewicza, żeby śledził poczynania naszych nowych adeptów i zawodników, którzy już kilka lat trenują, żeby jakieś korekty wniósł, opowiadał swoją historię. Bardzo ciekawe spotkanie dla dzieci. Będziemy się starali to robić cyklicznie, żeby dzieci poznawały ludzi związanych z piłką nożną na wybrzeżu, którzy odnosili jakieś sukcesy spektakularne, bo pan Janusz, wiadomo, nie trzeba go chyba przedstawiać, bo to jest znany nie tylko na wybrzeżu, w całej Polsce, uczestnik Mistrzostw Świata w Hiszpanii, gdzie Polska zdobyła trzecie miejsce. Dzieci i młodzież zrobiły na legendzie piłki wielkie wrażenie. To jest po prostu nasza przyszłość, co byśmy nie mówili. Pod wieloma względami, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, takie rzeczy, to jak patrzymy na tych maluchów, to aż z przyjemnością się patrzy. Widać na pewno już w młodym wieku, 10, 12, 14 lat, postęp tych chłopców. Widać umiejętności każdego z nich. Kwestia, co oni dalej zrobią w życiu i czy oni chcą, czy oni pragną, czy oni mają swój cel w tym względzie, czy jak oni sobie życie ułożą. Przede wszystkim muszą mieć dużo samozaparcia, że muszą chcieć, nawet jeżeli coś nie wychodzi. Jeszcze wiele w życiu im nie będzie wychodziło. Później, nie wiadomo, w pewnym momencie się okazuje, że rośnie nam następca Lewandowskiego. To trzeba kochać, trzeba się tam poświęcić. Również rodzice wspierają swoje pociechy całym sercem. W moim przypadku jest to dziewczynka i chciała spróbować swoich sił w rywalizacji z chłopcami. Początki były bardzo ciężkie, ale dzięki determinacji trenerów jest równym zawodnikiem drużyny. Jest naprawdę super. Moi chłopcy, bliźniacy uczęszczają do tej drużyny. Bardzo lubią grać w piłkę, od małego grają w piłkę. Jestem zadowolona z drużyny, z trenerów. Jest super. To świetnie, że młodzi piłkarze są wspierani nie tylko przez rodzinę i trenerów, ale też przez gwiazdy futbolu. Polecamy również zobaczyć finał projektu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław oraz Na wakacje w powiat gdański, odcinek drugi, gmina Pruszcz Gdański. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.